Jak dużo wiesz o mieście, w którym mieszkasz? Znasz ulubione restauracje i najlepsze sposoby na uniknięcie korków w godzinach szczytu, ale jest mało prawdopodobne, że znasz szczegóły każdego miejskiego zakamarka. To samo dotyczy galaktyki, w której żyjemy, Drogi Mlecznej. Nasza galaktyka to budzące respekt miejsce pełne gwiazd, supernowych, mgławic, energii i ciemnej materii, ale wiele jego aspektów pozostaje tajemnicą. Jeżeli chcesz lepiej poznać swoje miejsce we wszechświecie, to zapraszam na film Fascynujące fakty na temat Drogi Mlecznej. Zacznijmy od tego, że Droga Mleczna to dysk o średnicy około 120 tysięcy lat świetlnych z centralnym wybrzuszeniem o średnicy około 12 tysięcy lat świetlnych. Dysk nie jest jednak idealnie płaski. W rzeczywistości ma wypaczony kształt, co astronomowie przypisują dwóm sąsiadom naszej galaktyki, Wielkiemu i Małemu Obłokowi Magellana. Uważa się, że te dwie galaktyki karłowate, które należą do naszej grupy lokalnej i mogą krążyć wokół Drogi Mlecznej, ciągnąc za sobą ciemną materię z naszej galaktyki, jak w galaktycznej grze w przeciąganie liny. Dodatkowo nasza galaktyka odrywa z wymienionych galaktyk znaczną część materii i wprowadza ją na orbitę wokół swego centrum. Przed pojawieniem się świateł elektrycznych, wszyscy na Ziemi mieli niezakłócony widok na nocne niebo. Nie sposób było zatem przeoczyć ogromnego mlecznego pasma gwiazd, które je przecinało. Co ciekawe, nazwa Drogi Mlecznej to jeden z tych terminów, które są tak stare, że jego pochodzenie jest obecnie ogólnie zapomniane. Można tutaj oczywiście wspomnieć o mitologii greckiej, ale o tym mówiłem w innym filmie. Idźmy dalej. Czy wiesz, ile jest gwiazd w Drodze Mlecznej? Liczenie gwiazd to bardzo żmudna sprawa. Można powiedzieć, że do tej pory nie wiemy, jak robić to w najlepszy sposób. Teleskopy widzą tylko najjaśniejsze gwiazdy w naszej galaktyce, a wiele z nich jest zasłoniętych przez gaz czy pył. Jedną z technik szacowania populacji gwiezdnej Drogi Mlecznej jest sprawdzenie, jak szybko krążą w niej gwiazdy. Daje to wskazówkę na temat przyciągania grawitacyjnego, a tym samym masy galaktyki. Dzieląc masę galaktyki przez średni rozmiar gwiazdy, powinniśmy dostać mniej więcej odpowiedź. Jednak gwiazdy różnią się znacznie pod względem wielkości, a przy szacowaniu liczby gwiazd przebywających w Drodze Mlecznej przyjmuje się wiele założeń. Satelita Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej zmapował położenie 1 miliarda gwiazd w naszej galaktyce, a jego naukowcy uważają, że stanowi to około 1% całości, więc być może Droga Mleczna zawiera około 100 miliardów gwiazd. Dodatkowo nie jesteśmy również pewni, ile dokładnie waży nasza galaktyka. Szacunki sięgają od 700 miliardów do 2 bilionów mas Słońca. Uzyskanie dokładniejszych danych na ten temat nie jest jednak łatwym zadaniem. Przyjmuje się, że 85% masy galaktyki ma postać ciemnej materii, która nie emituje światła, przez co nie można jej bezpośrednio obserwować. Badania wpływu galaktyki Drogi Mlecznej na krążące wokół niej mniejsze galaktyki sugerują, że ma ona masę rzędu do 960 miliardów mas Słońca. A czy wiesz, gdzie znajduje się Droga Mleczna w kontekście całego Wszechświata? Prawdopodobnie na jego obrzeżach. Z daleka wielkoskalowa struktura Wszechświata wygląda jak kolosalna kosmiczna sieć z podobnymi do sznurka włóknami łączącymi gęste regiony oddzielone ogromnymi, przeważnie pustymi przestrzeniami. W ostatnim zdaniu nacisk należy położyć na przeważnie pusty, ponieważ nasza galaktyczna siedziba wydaje się być mieszkańcem pustki Kenana Barger-Cowiego, nazwanej na cześć trzech astronomów, którzy zidentyfikowali ją w badaniu z 2013 roku w The Astrophysical Journal. Co ciekawe, jest to największa kosmiczna pustka ze wszystkich kiedykolwiek zaobserwowanych. Z promieniem 1 miliarda lat świetlnych przewyższa średnią około 7-krotnie. Co więcej, może to smutne, ale Droga Mleczna nie będzie istnieć wiecznie. A przynajmniej niekoniecznie cały czas w tym samym stanie. Wiemy, że obecnie pędzimy w kierunku naszej sąsiadki, galaktyki Andromedy, z prędkością około 400 tysięcy km na godzinę. Oznacza to, że kwestią otwartą jest, która galaktyka wyjdzie mniej pokiereszowana z przyszłej galaktycznej katastrofy. Ale z drugiej strony, Droga Mleczna nie zawsze była tym, czym jest dzisiaj. Swój obecny rozmiar i kształt uzyskała poprzez pożeranie innych galaktyk i robi to do dziś. W rzeczywistości, Karzeł Wielkiego Psa jest najbliższą Drogi Mlecznej galaktyką
ponieważ jej gwiazdy są obecnie dodawane do dysku Drogi Mlecznej. Wyobraź sobie, że odkrywasz, że twój salon, który widziałeś już milion razy, zawiera niezauważonego wcześniej słonia. Mniej więcej to właśnie przydarzyło się naukowcom w 2010 roku, gdy odkryli gigantyczne, nigdy wcześniej niewidziane struktury rozciągające się na 25 tysięcy lat świetlnych nad i pod galaktyką. Nazwane bąblami Fermiego na cześć teleskopu, który je odkrył, te emitujące promieniowanie gamma obiekty od tamtej pory wymykają się wyjaśnieniom astronomów. Prawdopodobnie bańki te są następstwem energetycznego wydarzenia sprzed 6 milionów do 9 milionów lat, kiedy to supermasywna czarna dziura w centrum naszej galaktyki połknęła ogromną bryłę gazu i pyłu, a następnie wypuściła z siebie gigantyczne, świecące chmury. Obecnie wydaje się, że w przeszłości nasza czarna dziura była dziesiątki milionów razy bardziej aktywna niż w chwili obecnej. Przed odkryciem bombli Fermiego dopuszczano taką możliwość, ale nie było ani jednego dowodu pokazującego, że nasza czarna dziura może być nadal aktywna. Bomble Fermiego zdecydowanie zmieniły ten obraz. Podobne pęcherzyki można zobaczyć w innych galaktykach, jednak wciąż nie można powiedzieć, czy bomble Fermiego były produkowane przez ten sam mechanizm co inne. To dlatego, że podczas gdy pęcherzyki Fermiego świecą jasno w promieniach gamma o wysokiej energii, bomble w innych galaktykach są od nas tak oddalone, że ich promieniowanie gamma jest niewidoczne z Ziemi. A czy wiesz, że obecnie nie możemy zrobić zdjęcia Drogi Mlecznej z góry? Wynika to z faktu, że znajdujemy się wewnątrz dysku galaktycznego, około 26 tysięcy lat świetlnych od centrum galaktyki. Byłoby to jak próba zrobienia zdjęcia własnego domu od wewnątrz. Oznacza to, że każde z pięknych zdjęć, które widzisz właśnie na ekranie, przedstawiające galaktykę spiralną, która rzekomo jest Drogą Mleczną, jest albo obrazem innej galaktyki spiralnej, albo dziełem utalentowanego artysty. Zobrazowanie Drogi Mlecznej z góry jest bardzo, bardzo odległe. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wykonać zapierających dech w piersiach zdjęć Drogi Mlecznej i to z naszego punktu widokowego. Droga Mleczna, podobnie jak wszystko inne we wszechświecie, porusza się w przestrzeni kosmicznej. Ziemia porusza się wokół Słońca, Słońce wokół Drogi Mlecznej, a Droga Mleczna jako część grupy lokalnej porusza się względem kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła, promieniowania pozostałego po wielkim wybuchu. Obliczono, że grupa lokalna porusza się z prędkością około 600 km na sekundę, co daje około 2,2 miliona km na godzinę. Takie prędkości oszałamiają umysł i niszczą wszelkie wyobrażenia o szybkim poruszaniu się w naszym skromnym, ziemskim układzie odniesienia. I to już wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie do końca i do usłyszenia w kolejnym materiale. Aha, no i nie zapomnij sprawdzić innych moich filmów, na pewno się nie przejedziesz.